Teraz trochę takich informacji ogólnych. Metoda add i w nawiasie podajemy sobie pozycję, tak jakbyśmy chcieli pozycję w tablicy. To jest metoda, która była w tablicach RAI i robi mniej więcej to samo. Mogę przy wektorach używać nawiasów kwadratowych do określenia pozycji elementu, ale mogę właśnie też metody ed. Mamy też metodę size, którą już znamy, która zwraca ile jest elementów w wektorze, i tutaj właśnie wspomniana pushback. I w nawiasach podajemy to, co wkładamy do wektora. Pushback kładzie na końcu, wkłada na końcu wektora element. Jest to bardzo szybka operacja. Pushback odrzuca go, wysuwa, wywala. Rezerw to jest fajna taka metoda, która pozwala nam zarezerwować dużo pamięci, nawet jeżeli wektor nie będzie tyle używał, ale ona już będzie tam czekać. O co chodzi? Jeżeli zająłem na przykład pamięć na 100 miejsc, na 100 intów. I tak się akurat składa, że się to zmieściło, ale tam obok zaczyna się jakaś pamięć używana przez inny program. To kiedy dodam 101, może się okazać, że będzie trzeba realokować to wszystko. Ja się o tym nie dowiem, że ta realokacja nastąpiła, ale nastąpi. Zatem fajnie jest, żeby przyspieszyć pewne procesy. Jeśli na przykład zarezerwuję sobie z góry pewną pamięć, którą wiem, że nigdy nie przekroczę, ale może tam się będę do niej zbliżał, na przykład. To no, taka wydajnościowa metodka, która coś tam pozwala z góry. Zająć i nie szaleć. Kapacity to jest coś takiego, co zwraca mi informację właśnie, ile jest zarezerwowane miejsca. Czyli wielkość tablicy może być mniejsza niż jest te kapacity. Bo na przykład mogę mieć wielkość tablicy 5, ale miejsca zarezerwowane czeka tam grzecznie, na przykład dla 100 elementów. A ja mam size 5. No i tu popatrzcie, takie przykłady tych funkcji w użyciu. Mamy tu wektor V, będziemy z niego teraz już korzystać dalej i jedziemy. Najpierw go inicjujemy. Tu mamy takie liczby od 1 do 10 i potem 1 2 3 4 i jedziemy. Najpierw pokazuje tutaj adres pierwszego elementu. To jest po to byście mogli później zweryfikować że rzeczywiście na przykład realokacja nastąpiła. Tu jest jakiś adres nieważne 0 na końcu coś tam się wyświetla nie jest to istotne. Na razie teraz mamy metodę size i te add właśnie czyli takie dziesiąty element mi pokaż no i tu widzimy size jest 14 elementów no nic dziwnego od 1 do 10 i potem od 1 do 4. A na pozycji dziesiątej jest jedynka, przy czym dziesiątka to jest numer pozycji liczymy od zera. Pamiętajmy. Zerowy, pierwszy i tak dalej. Teraz mamy metodę push back. O, i piąteczka się doda. Zaraz to zobaczymy. A nie zobaczymy, bo zaraz ją pobakuje. Piątka się doda, ale ją usunę. Ale ona tam była przez chwilę. No i tu zarezerwuj 100 miejsc. Dla naszego wektora, mimo że obecnie tam jest ile? 14, to tam sobie zarezerwujemy więcej. No i wyświetlmy teraz size i te capacity. Zobaczcie, size jest 14, czyli obiekt, obiektów elementów jest 14, bo tu piątkę dodaliśmy, wywaliliśmy, ale miejsca zarezerwowane jest aż na 100 elementów. Jeszcze sobie wyświetlimy teraz ten wektor o metodą Print STL. No i widzimy 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. 14. Elementów. I tu jeszcze wyświetlimy teraz adres. Zobaczcie, wciąż ten sam. Nie już coś się zmieniło. A, no tak, musiało się zmienić, bo prawdopodobnie zaszaleliśmy sobie z tym rezerw, czyli kiedy rezerwowałem więcej miejsca, to nastąpiła jakaś realokacja. Widzicie? Tutaj były końcówki E0, e a tu już jest w innym miejscu ten, ten pierwszy element, czyli już gdzieś tam w międzyczasie wektor. Zaszalał. Jak ten rezerw odpalę na początku, i później nie będę tego zakresu powiększał, tylko się w ramach tego zarezerwowanego miejsca poruszał, nawet jak size będzie rósł, ale nie przekroczy, to wtedy prawdopodobnie takich realokacji nie będzie. No i tu jeszcze kapacity się nie zmieniło widzimy, dalej jest 100. No to teraz pokażę Wam takie metody których zaleca się od standardu C++17 metody usuwania czegoś z wektora uwzględniając to jak on jest zbudowany jakie ma tutaj plusy i minusy pierwsza metoda ogólna remove zwróćcie uwagę ta metoda remove nie jest metodą będącą częścią klasy wektor ona jest taka samodzielna taka ogólna metoda do czyszczenia czegoś z kontenera i ona działa mniej więcej tak że podaje tutaj zobaczcie Pozycję pierwszego elementu i ostatniego, i to jest jakby zakres całego obecnie kontenera z wszystkimi elementami. To są iteratory. A potem podaje, jakiej wartości chce się pozbyć. Tutaj mówię, że chce się pozbyć wszystkich dwójek. Co ta metoda remove zwróci, kiedy usunie wszystkie dwójki? Zwróci iterator na nowy wskaźnik end, czyli. Po usunięciu iluś tam elementów, pokaże mi nowy end, czyli pozycję za obecnie ostatnim elementem, kiedy już się pozbyłem tamtych dwójek. No to odpalmy to usunięcie i zobaczmy, jak teraz wygląda nasz wektor. Tutaj ta linijka printestel. Boom, popatrzcie. Jest 1, 3, 4. Zniknęła dwójka między 1, trójką i również zginęła dwójka z końca naszej tabeli. I tu ciekawostka mamy od 1, 3, 4 5, do 10, potem jest 1, 3, 4 a potem znów jest 3, 4 hmm, o co chodzi a elementów co ciekawe dalej jest 14 remove usunął te dwójki, dwie a wszystkie elementy przesunął, ale nie usunął tych dwóch ostatnich pozycji zatem zobaczcie tu w tej tablicy wyżej to jest ta linijka o tutaj, nie wiem czy widać, widać mamy jeszcze dwójki są na końcu jest 3,4 a tu już nie ma dwójek 3,4 się przesunęło ale te stare 3,4 zostało to bardzo ważna informacja żeby wiedzieć że coś takiego się w kontenerze może dziać kiedy użyjemy remove zatem co tutaj jeszcze się zmieni no to sprawdźmy teraz czy przypadkiem nasza pamięć się nie zmieniła? No, w tym wypadku widzimy, że nie. Ten, ta operacja LIMOW nie ra, realokowała wszystkich elementów. One tam dalej leżą, gdzie leżały, tylko po prostu się trochę poprzesuwało to wszystko. Widzimy, że pierwszy element jest dalej w tym samym miejscu, a że to jest taki kontener sekwencyjny, to kolejne są na pewno też w tych samych. No i wyświetlmy, kapacity. Kapacity dalej 100, czyli operujemy w tych 100 zarezerwowanych pozycjach na int. Teraz, po tym jak zrobiliśmy remove, żeby dokończyć ten proces usuwania, musimy odpalić erase. kolejna metoda, która w tym przypadku jest użyta tak, popatrzcie. Od tej pozycji, która jest za obecnie ostatnim elementem, ja nazwałem ten iterator new end, do dotychczasowego miejsca końcowego, czyli jak sobie tu spojrzycie, to będzie to ten new end jest za czwórką, tą tu prze, przed przedostatnią, a end za tą ostatnią czwórką, bo tu się jeszcze ciągle nic nie zmieniło. Zatem ja teraz i wywalę te dwa ostatnie elementy pomiędzy jednym iteratorem a drugim, co tam jest? Siu poleci. No to uwaga. Leci, poleciało. I teraz wyświetlę. Co się teraz wyświetliło? Teraz zobaczcie, wyświetliło się już bez tych 3-4 zbędnych i elementów jest 12, zatem PORI mołów jeszcze musiało być erase. A czy zmienił się adres? Nie. Wszystko w ramach tej samej pamięci. A czy zmieniło się te kapacity tutaj? Nie. Size się zmieniło 2, elementów nie ma, ale pamięci zarezerwowane dalej 100. Cały czas operujemy w tym, co zarezerwowaliśmy na początku. A teraz odpalamy metodę shrink to fit. Co ona zrobi? To jest taka metoda, która mówi weź i size i zarezerwowaną pamięć. Wszystko tutaj uporządkuj, ściśnij, tak już tam nie rezerwuj. Z, jakby to dopasuj do siebie. Uwaga. Shrink to fit odpalone i zobaczmy, czy teraz adres pierwszego elementu się zmieni. Zmienił się. Cicha realokacja nastąpiła, ale dzięki temu, uwaga, i kapacity. I size, o tutaj mamy capacity, wynosi ten 12. Obiektów na pewno jest 12, bo się nic nie zmieniło, ale i ta capacity, ta zajmowana, zarezerwowana pamięć dopasowała się do ilości elementów. Też jest 12. A co gdybym teraz dodał element, a nie rezerwował? Spoko, jak sobie dodam teraz jakiś pushback, to size się zwiększy o 1 i zarezerwowane pamięci przynajmniej o 1, a czasami o więcej. Tutaj, już jakby e, sam język dba o to, ile tam sobie zarezerwować. Zatem możecie sobie porobić takie eksperymenty, i na przykład dodać jeden element i zobaczyć, jak się zwiększy size, a jak się zwiększy te kapacity, te, ta pojemność zarezerwowana. No to przyjrzyjmy się metodzie drugiej. Lubię ją ogólnie. W drugiej metodzie mam pętlę taką nieskończoną, bo tu tutaj jest do while true. I teraz w tej drugiej metodzie. Stosuję taki trik. Mianowicie, będę sobie elementy do usunięcia zamieniał z ostatnim elementem i wywalał ostatni. Pamiętacie, jak na początku powiedziałem, że wektor ma jedną operację bardzo szybką. Jest to operacja usuwania ostatniego elementu. Zatem, zamiast się tak bawić karkołomnie, jak w pierwszej metodzie, że tam coś usuwam, przesuwam, wywalam, zmniejszam, resajzuję, tu, realizuję, zrobimy to tak. Popatrzcie. Jeżeli i teraz tu też chciałbym usunąć jakąś liczbę, ja sobie tu będę usuwał piątkę. I teraz robię tak, popatrzcie. Mam w tej pętli do taki ifek. Jeżeli i tu używam takiego ifka, który już znamy z takim lokalnym utworzeniem zmiennej. Tutaj ta zmienna będzie found index i ona jest przed warunkiem, o który pytam. Tak, tutaj. I to jest. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, to jest tu pośredniku. O, dokładnie, tu jest dopiero warunek, tak? O, w tym miejscu zaczyna się warunek, a tutaj mam pewną funkcję Find, która na podanym zakresie, czyli na całym wektorze od początku do końca, ściślej do pozycji za ostatnim, szuka piątki. Jeśli znajdzie piątkę, to, to co zostanie zwrócone, czyli pozycja, czyli iterator tej piątki, zostanie przypisany do found index, czyli że znajdę tutaj pozycję piątki. Find zwraca odpowiedni element. Ja teraz ten element porównuję. Czy found index, w zasadzie powinien napisać found iterator tutaj, jest różny od ostatniego, czyli od pozycji za ostatnim. Dopóki jest różny. Co robię? Ha? Zobaczcie. Biorę wartość, którą ten iterator f index wskazywał, i wstawiam w to miejsce wartość ostatniego elementu, a następnie wywalam ostatni element. Czyli jeśli znalazłem coś w środku, to biorę to, co jest na końcu, i wkładam w to miejsce. I usuwam ostatni. A ten jakby znika sam z siebie, bo nadpisałem go ostatnim elementem, a ostatni wywaliłem. Szybsze, nie wymaga żadnych realokacji. Sprytne, fajne. Można oczywiście to zaimplementować troszeczkę inaczej. Ja tak się trochę pobawiłem w ten sposób, to zrobiłem. Jak już usunę wszystkie, czyli dopóki ten if tutaj będzie coś znajdował, no to ciągle będę usuwał te piątki, a jak nie, no to już breaknę całą tę pętlę do. Możecie sobie to przeanalizować, ale skutek jest taki, zobaczcie. Idziemy teraz. Tutaj jesteśmy w tej ifie. While jeszcze raz, bo tam kolejną rzecz znalazł, bo tam tych piątek chyba było dwie i już wyświetliliśmy teraz ten wektor. Popatrzcie. Tu było wcześniej, była piątka i jedna była piątka akurat, ale już jej nie ma. Teraz jest 1, 3, 4, 4. Dlaczego 4,4? Skąd ta czwórka? A no bo na końcu było 4, i teraz, w miejsce tej skasowanej piątki przyszedł ostatni element. Zatem, jedyna wada tej metody. Polega na tym, że zaburze porządek elementów w wektorze. Jeżeli wam to nie przeszkadza, bo na przykład nie musimy mieć posortowanego tego wektora, no to to jest świetne rozwiązanie. Bardzo szybkie, dosyć eleganckie. Sama implementacja może być wykonana zupełnie inaczej. Nie muszę korzystać z iteratorów, mogę korzystać na przykład z indeksów albo z metody ed. Ja tu chciałem z iteratorów, żeby tak trochę poćwiczyć te iteratory. Zatem, jak ktoś by to zrobił lepiej, tak bez takiej do tutaj, while, spokojnie. Jestem świadom, że to się da napisać troszeczkę lepiej i zoptymalizować, ale chciałem poćwiczyć. Zatem zobaczmy jeszcze, czy zmienił się adres pierwszego elementu f10. I tu mamy co? c60. A zobaczcie, tu było c60, czyli nic się nie zmieniło, pracowaliśmy w tym samym miejscu. Czy capacity się zmieni? No, capacity się zmieniło, bo wcześniej shrink to fit odpaliliśmy, czyli zostało 12, a elementów jest 11. Widzimy, że pamięć dalej jest tak, jakby było tych elementów 12, chociaż właśnie piątkę wywaliliśmy, więc elementów zostało 11. Co tu jeszcze robimy? A, no właśnie, popatrzcie teraz, znowu sobie odpalimy shrink to fit, tak o, dla testu, i wyświetlimy jeszcze raz capacity, size i adres. I już teraz znowu, zobaczcie, Elementów 11, zarezerwowanej pamięci, dokładnie na 11, wszystko się dopasowało, i niestety znowu realokacja pierwszego elementu. No, ale z takim kosztem trzeba się liczyć, tak naprawdę, przy takich naszych tutaj testach to nie ma znaczenia, ale przy jakiś takich wektorach, gdzie duże obiekty przebywają, no, to ma znaczenie, co się tam dzieje. A tu zrobimy resize, co się stanie? Uwaga, zmieniam wielkość wektora na 50 elementów, było ich tam. 11 i capacity było 11. Co więcej, te wszystkie nowe elementy będą zerami. Bum, jedziemy. No to pokażmy teraz wielkość i zobaczcie: wielkość jest 50. Kapacity też się zrobiło 50. I adres już pierwszego elementu znowu się zmienił. Znowu realokacja. Przy resize jest realokacja. A jak wyświetlę te elementy, to widzimy te, co były, plus wszystko do 50 elementów zapełnione. Zerami. Tyle na dzisiaj.